Grzegorz Schetyna, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie marszałku. Chociaż właściwie dzień dobry to chyba dość nieadekwatne określenie, no ale niech będzie. Witam pani redaktor, witam szanowny panie państwa. Marszałku, czy jest pan zaskoczony tempem działań Władimira Putina? Bo właściwie przedwczoraj jeszcze nikt się nie spodziewał, że dziś znajdziemy się w takiej sytuacji. Snuto rozmaite scenariusze, ale chyba nikt nie stawiał na to, że Władimir Putin pójdzie tak daleko, tak szeroko i tak agresywnie. Tak, nawet eksperci, którzy nas ostrzegali przed tym czarnym scenariuszem, mówili o pewnym etapowaniu, tak? O procesie, który może pozwolić Putinowi uzależnić od siebie Ukrainę, państwo ukraińskie, i że to będzie trwało tygodnie, może miesiące, ale tutaj wygląda na to, że rzeczywiście ten scenariusz bardzo, bardzo przyspieszył. Putin wygląda na ogromnie zdeterminowanego i tak naprawdę za naszą wschodnią granicą za chwilę, no wszystko na to wskazuje, że mogą rozpocząć działania wojenne. Znaczy to już się rozpoczęły, już się rozpoczęły. Już mamy ostrzeliwanie Charkowa, już mamy bomby wybuchające pod Kijowem, już mamy wybuchy także w Kijowie, mamy stan wojenny na terenie całego kraju i informacje ze strony ukraińskich władz, żeby Ukraińcy, ci, którzy mogą, chowali się do schronów. No to już są działania wojenne najczystszej postaci. Ale myślę już o takim klasycznym przekroczeniu granic także od strony Białorusi, czyli całą operację wojskową, która wygląda na to. Na razie mamy takie sygnały, które do nas docierają z tej nocy i z tego ranka, ale może to być po prostu realizacja zaplanowanych działań wojennych, agresywnych już lada godzinę. To jest sytuacja, trudno ją było przewidzieć wcześniej, pani redaktor. No, ona jest ciągle zaskakuje ekspertów i kraje Zachodu. Myślę, że także Unię Europejską. Myślę, że także Amerykanów. Te scenariusze pisane w Waszyngtonie, słyszeliśmy je, te ostrzeżenia wydawały się dochodzić tutaj do nas w ostatnich dniach, ale one nie miały takiego ładunku pewności, tak bym to powiedział. Dzisiaj wydaje się, że ten scenariusz zaskakuje nawet najbardziej takich radykalnych, czarnowidzących rzeczywistość ekspertów. To naprawdę jest zupełnie nowa sytuacja. My musimy sobie zdać z tego sprawę i musimy napisać polską politykę także w tych najbliższych dniach w sposób taki bardzo odpowiedzialny. O tym za chwilę, panie marszałku, bo ja temu chciałabym poświęcić znaczną część naszej rozmowy, ale jeszcze chciałabym na samym początku do Władimira Putina wrócić. Pan powiedział, że wygląda na bardzo zdeterminowanego. Ja rozumiem, że pan nie może używać mocniejszego języka, ale ja mogę. Trudno oprzeć się wrażeniu, że on po prostu oszalał. Zważywszy na to, że mówi takimi słowami: ci, którzy będą próbowali nam przeszkodzić, spotkają się z odpowiedzią militarną, która doprowadzi do konsekwencji, z jakimi nigdy się nie spotkaliście. Jesteśmy gotowi na wszystko. Jak to interpretować? Tak, no, to są słowa, które po prostu mają być ostrzeżeniem dla krajów wolnego świata, które mają zatrzymać się przed takim przekonaniem i przed fizycznym wsparciem dla państwa ukraińskiego. To jest zagrożenie rozszerzeniem konfliktu, eskalacją konfliktu także na inne kraje. I tutaj Polska musi być wymieniana w pierwszej kolejności po Ukrainie. To jest naprawdę język wojny i to trzeba sobie zupełnie wprost powiedzieć. Wolny świat nie jest przyzwyczajony do takiego języka i uważam, że dzisiaj po prostu scenariusz jest pisany w absolutnie nowy sposób. Ten czas lutowych dni 2022 roku będzie analizowany w przyszłości przez ekspertów, specjalistów, także historyków z takim przekonaniem, że dzieją się rzeczy, które wcześniej naprawdę się nie zdarzały w Europie. Panie marszałku, ale Władimir Putin pana zdaniem sam nie spodziewał się, że pójdzie tak daleko? Czy po prostu Zachód gdzieś taki uśpiony wieloletnim pokojem, chociaż tego pokoju tak naprawdę na Ukrainie nie ma od roku 2014 i nawet odrobinę wcześniej, ale Zachód dał się po prostu Putinowi zaskoczyć, czy Putin sam zaskoczył siebie, pana zdaniem? Jak pan uważa? Ja myślę, że tak. Przede wszystkim nie było tej wyobraźni po stronie polityków zachodnich. Już nie mówię o tej polityce resetu, odbudowy relacji z Rosją.
nie mówię już o tym takim przekonaniu w Europie Zachodniej, ale także w Stanach Zjednoczonych, które nazywane było business as usual, tak? Że Rosja jest krajem, gdzie po prostu z którym trzeba robić interesy, że to jest ogromny rynek, że to są ogromne pieniądze, że to jest partner może trochę specyficzny, ale jednak poważny i realizujący politykę czy kanony polityki i prawa międzynarodowego. Tak było przez wiele, wiele lat. Nord Stream 2 jest klasycznym tego udokumentowaniem. To znaczy cała procedura, mimo protestów krajów tu Europy Środkowej, ale także wschodniej, przeprowadzenie tego na początku biznesowego, ale bardzo politycznego projektu no prawie do końca, bo jest na poziomie dzisiaj certyfikacji Nord Stream 2. To wszystko pokazuje, że wolny świat nie przewidział takiego scenariusza. Nikt normalny w Europie nie mógł przewidzieć, czy nie przewidział tego, że to jest po prostu możliwe, że Rosja naprawdę może być krajem agresywnym w takim klasycznym stylu, walcząc z sąsiadami, zabierając im podmiotowość, suwerenność, najeżdżając granice. To się po prostu wydawało jeszcze niedawno absolutnie niemożliwe, a dzisiaj to się dzieje. Panie Marszałku, Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło, że infrastruktura baz lotniczych Ukrainy została unieruchomiona. Już w tej chwili środki obrony przeciwlotniczej zneutralizowane. Strona ukraińska z kolei twierdzi, że odpiera ataki. Mamy także w tej chwili wojnę informacyjną, wojnę propagandową, przede wszystkim ze strony Władimira Putina, a polski MSZ apeluje, że Polacy, wszyscy, którzy są na Ukrainie, powinni natychmiast ją opuścić. Więc ta sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Ja chciałam zapytać pana właśnie w kontekście Polski, Polaków. Czy pana zdaniem to, że my jesteśmy członkiem NATO, to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, powoduje, że my możemy być spokojni? Bo Waldemar Skrzypczak, generał Waldemar Skrzypczak ostatnio w rozmowie ze mną powiedział, Putin Polsce nie odpuści. Putin Polsce nie daruje tej drogi, którą przebyła od 30 lat, tego jak w tej chwili się do Rosji odnosi i my nie możemy czuć się bezpiecznie mimo wszystko. Jaka jest pana opinia w tej sprawie? Europa nie może się czuć bezpieczna. Ja bym nie pisał czarnych scenariuszy dzisiaj, bo sytuacja jest bardzo poważna oczywiście i zrobiłbym wszystko, i to jest kwestia także, tak jak mówiłem, polskiej polityki, ale polityki Unii Europejskiej, żeby bardzo NATO, bardzo twardo wesprzeć Ukraińców. Nie pisałbym dalszych scenariuszy, nie ośmielałbym Putina do analizy, co będzie później, bo wiadomo, że sprawa ukraińska, agresja na Ukrainę jest już dokonana i pytamy się, co będzie dalej. Nie można na to pozwolić. To nie jest tok myślenia polityki odpowiedzialnej, która dzisiaj musi Polskę wpisać, ale także to, co dzieje się na Ukrainie, wpisać w aktywność NATO, Unii Europejskiej, całego wolnego świata. Dlatego mówimy bardzo wyraźnie, nie możemy zostawić Ukraińców, nie możemy zostawić Ukrainy. To nie jest sprawa kraju, który jest sąsiaduje z Unią Europejską. To nie jest sprawa sąsiedniego kraju. To jest sprawa nas wszystkich, bo jeżeli nie będzie twardej reakcji w kwestii ukraińskiej, przy agresji rosyjskiej na Ukrainie, to rzeczywiście mogą być następne scenariusze, które są w głowie Putina. To jest kwestia krajów bałtyckich, tak? To jest kwestia Estonii, Łotwy i Litwy. To jest kwestia tych wszystkich krajów, które uzyskały samodzielność po 91 roku, po upadku Związku Sowieckiego, które są w NATO, które są w Unii Europejskiej, które prowadzą własną, podmiotową, niezależną politykę od Rosji. I jeżeli potraktujemy to jako coś naturalnego, coś normalnego, to są złe, najgorsze z możliwych scenariuszy, także dla nas. Panie Marszałku, tylko się zastanawiam, jak przekonać do tego obywateli. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale ja nawet dzisiaj na czacie naszym, nasi widzowie, którzy oglądają program, no wielu z nich, mam wrażenie, nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. To znaczy, gdzieś tam coś się dzieje daleko, że to jest Ukraina. Niektórzy nawet twierdzą, że no, my musimy dbać o siebie, wcale nie musimy bronić Ukrainy. Ukraina nie jest członkiem NATO. Znaczy, nie ma takiego poczucia, mam wrażenie, u wielu osób, że to nie jest wojna o Ukrainę, tylko że to jest wojna między dwiema cywilizacjami, między dwoma światami zupełnie różnych wartości, między światem wolnym a światem autorytarnym. Znaczy, to tak naprawdę trzeba zrozumieć. Ja nie chcę tutaj jakoś zbyt patetycznie zabrzmieć, no ale tak to wygląda.
Tak, bo to można tak powiedzieć, jak pani redaktor, że to jest wojna o wszystko, tak? To jest wojna o wartości, o podstawowe rzeczy, dla których, dla pokoleń Polaków urodzonych w wolnej Polsce, wolność, podmiotowość, niezależność, niepodległość jest czymś absolutnie niezależnym. Normalnym. Wolna i normalnym jest dla wielu. Coś oczywistego, tak. Zawsze tak było i zawsze tak musi być. Nie musi tak być. Znaczy ta sytuacja jest bardzo poważna, jest zupełnie nowa. Nie mamy wyobraźni. Wojnę pamiętają pokolenia przecież, które dorosły w wolnej Polsce. Wojnę pamiętają ze stron historycznych książek czy z filmów. A dzisiaj ona jest za naszą wschodnią granicą. To nie jest obca sprawa. To nie jest sprawa kraju sąsiedniego. To nie jest sprawa kraju, który nie jest w NATO. To jest nasza sprawa. To o tym bardzo otwarcie trzeba mówić. I to jest kwestia także wielkiej mobilizacji polskiej polityki tutaj. No nie właśnie. Ma różnic. Panie marszałku, nie ma kwestii... no jest pan pewny, że nie ma różnic? Ja nie mam takiego poczucia, przynajmniej na razie obym bardzo miło się zaskoczyła, no bo nie słyszałam na przykład o tym, że w tej chwili w takiej sytuacji prezydent na przykład zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego z przedstawicielami wszystkimi na przykład partii opozycyjnych. Ma być jakieś spotkanie w BBN-ie, ale wyłącznie obozu władzy. No to chyba nie tak powinno wyglądać w tym momencie. Nie tak powinno wyglądać, dlatego że w takich sytuacjach, w sytuacjach zagrożenia dla podstawowych i fundamentalnych rzeczy musi być, i to oczywiście zależy od partii rządzącej, od władz, od rządu, od prezydenta, także może najbardziej od prezydenta. Taka inicjatywa otwartości, otwarcia na rozmowę z partiami, środowiskami opozycyjnymi. Nie ma różnicy, szczególnie, że ta kwestia agresji rosyjskiej na Ukrainę może skutkować niestabilnym, nieskoordynowanym wariantem uchodźczym. To znaczy, że jeżeli rzeczywiście zostanie zaatakowana granica Ukraina także z północy, czyli od strony Białorusi, my musimy się liczyć z tym, że fale uchodźcze będą do Polski docierać. Nie można poradzić sobie z tym, co przecież wiemy od wielu lat. Nie można dobrze odpowiedzieć w takim zagrożeniu bez dobrej współpracy rządu z samorządami, bez dobrej koordynacji działań antykryzysowych. To jest kryzys, który dotknie całe nasze państwo, prawda? I to trzeba dzisiaj założyć i to musi być inicjatywa, która musi wypływać, musi wynikać z aktywności rządu i prezydenta. No to teraz wrócę jeszcze do tej współpracy, która powinna być, a której nie ma, no bo co prawda wczoraj nie mieliśmy jeszcze tak bardzo poważnej sytuacji, jaką zastaliśmy dzisiaj w nocy i rano, no niemniej i tak było już no bardzo trudno, sytuacja była ogromnie napięta, a tymczasem usłyszeliśmy z mównicy sejmowej od premiera Mateusza Morawieckiego, że Donald Tusk prowadzi partię Nord Stream 2, no i to jest taki poziom argumentów w tej sytuacji. Czy pana zdaniem zdarzy się coś wreszcie, co tę sytuację zmieni po prostu? Ja myślę, pani redaktor, że mówiła pani o tym na początku naszej rozmowy. Jeszcze wczoraj nikt, a widać było to w wystąpieniu premiera Morawieckiego, które dla mnie też było absolutnie absurdalne i szokujące, po prostu niepotrzebne. Nikt jeszcze wczoraj, na pewno rządzący, na pewno rząd, na pewno premier, nie zdawali sobie sprawy z możliwych scenariuszy, z tego scenariusza, który zobaczyliśmy dzisiaj nad ranem, w jaki sposób realizowany jest przez Putina. Ciągle ta wiara, że to jest tylko polityka agresji, to jest tylko polityka budowania strachu i próbowania wpływania na Ukraińców, czy wymuszania zachowań na Ukrainie, że to ciągle jest szansa na to, że to się zatrzyma właśnie na takim poziomie. Ja niczego nie przesądzam. Ja nie chcę też budować czarnych scenariuszy, pani redaktor. No to chyba nikt z nas nie chce. No nie chodzi o to, żeby wprowadzać pani w panikę, ale jednak w jakiś sposób no, wszystkich trzeba ostrzegać, uświadamiać, tłumaczyć, że no, nie jest tak wesoło, jak niektórym się wydaje. Mówić o scenariuszach, o zagrożeniach, mówić o odpowiedzialności. To jest dzisiaj rola polityków. Nie przekazywanie, przesuwanie i wskazywanie winnych tej sytuacji, bo przecież tu wina, nie można mówić o winie, ona leży zupełnie w innym miejscu. My mówimy o wpływie polskiej polityki na politykę europejską, na działania NATO, na koordynację zachowań obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też Komisji Europejskiej. O tym mówimy.
Proszę zobaczyć, jak ważne są dzisiaj relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Jak dużo zrobił rząd w ostatnim czasie, żeby je pogorszyć. Ale to dzisiaj zostawiamy. To dzisiaj nie jest ważne. Ważne jest, żeby się przygotować do najbardziej czarnego z możliwych scenariuszy. I dzisiaj to jest odpowiedzialność polskiej polityki. To jest odpowiedzialność rządu. Ja tego oczekuję ze strony prezydenta, ze strony premiera, ze strony tych wszystkich, którzy prowadzą dzisiaj politykę i są za nią odpowiedzialni. My jesteśmy odpowiedzialni za nasz kraj. My jesteśmy odpowiedzialni za politykę, która musi dać gwarancję bezpieczeństwa naszym obywatelom. Dzisiaj to jest ten czas. A pan dzisiaj jako, o tym mówimy. Pan jako były szef dyplomacji w tej chwili, jak ocenia działania polskich władz, polskiej dyplomacji obecnej, Zbigniewa Raua i innych? Ja pamiętam, że chyba się nie mylę, pan był akurat ministrem spraw zagranicznych, kiedy Ukraina była aneksowana w pewnym sensie, bo chodzi o Krym, przez Rosję właśnie. Umie pan porównać, czym te sytuacje się różnią? Tak naprawdę, dlaczego ta obecna jest zdecydowanie bardziej poważna od tego, co się działo w roku 2014 i jak zmieniło się podejście Zachodu? No bo wtedy tak naprawdę wszyscy zostawili Ukrainę samą sobie i tutaj nie oszukujmy się, że było inaczej. Jak będzie teraz, pana zdaniem? Tak, tylko proszę pamiętać, przed aneksją Krymu był Majdan, byliśmy na Majdanie, to wsparcie Polski dla Majdanu, Trójkąta Weimarskiego, wizyta wtedy ministra Sikorskiego z ministrem Steinmeierem, tak, i Fabiusem, też aktywności polskiej polityki, partnerstwo wschodnie, to jaki wpływ mieliśmy na politykę europejską w stosunku do Ukrainy, to było bardzo ważne. Dzisiaj tego zabrakło. Dzisiaj Polska tak naprawdę zmarnowała ogromną szansę. Polska przewodniczy OBWE i aktywności ostatnich dni niestety nie zamarzą tego złego obrazu. Nasza inicjatywa dyplomatyczna powinna być dużo bardziej aktywna w ostatnich tygodniach i miesiącach. Tego nie było. Proszę pamiętać też, że nasz głos w Unii Europejskiej nie brzmi tak jak ten w latach 2012, 2014 i 2015. To też ma wpływ na nasze bezpieczeństwo. Ale dzisiaj to zostawiamy. Dzisiaj mówimy, musimy być wszyscy razem. Jesteśmy do dyspozycji jako środowiska, partie opozycyjne. Będziemy wspierać sensowne, dobre decyzje wspólnoty demokratycznej, wolnego świata, Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i NATO. Dzisiaj to jest wyzwanie dla nas wszystkich, dla całej klasy politycznej w Polsce. Panie marszałku, jak pan sądzi, dlaczego Władimir Putin zdecydował się na ten krok akurat teraz? No bo wiadomo, że on chce odbudować nawet nie ZSRR 2.0, ale na nowo stworzyć wielkie imperium i mocarstwo rosyjskie. Chce po sobie zostawić taki spadek, tak to nazwijmy. I wiemy, że on do tego się szykował już od dłuższego czasu. Ale co takiego się wydarzyło, że on na tę agresję na Ukrainę zdecydował się akurat w tym, a nie w innym momencie? I czy to trochę nie jest tak, że on podskórnie wyczuł to, że Zachód, mówię i o NATO, i o Unii Europejskiej, nie są tak zjednoczone, jak powinny, i poczuł, że może uderzyć w to miękkie podbrzusze, bo to jest teraz dobry moment. Nie są tak solidarne, nie współpracują ze sobą w taki sposób, żeby reagować i stawiać tamę, bo proszę powiedzieć, takim zachowaniem, takim działaniem. Proszę zobaczyć, że jednak on posuwał się krok po kroku. Przecież to nie jest tak, że to jest jakaś nowa sytuacja. Było w 2008 roku była agresja na Gruzję, było zajęcie, anektowanie Krymu. Wolny świat, świat Zachodu cofał się, analizując i tłumacząc politykę Putina, nie wierząc w to, że może być eskalacja jej. Uważano wtedy, że to jest jednak kwestia peryferyjna, że to jest kwestia lokalna. Tak samo było z Donbasem i z Ługańskiem. Też Zachód się przyglądał, analizował, mówił, no tak, no ale tam jest jednak mniejszość, a może czasami większość rosyjskojęzyczna, trzeba zostawić to do rozstrzygnięć lokalnych. Pozwalano Putinowi na taką politykę. Nie wskazuje konkretnie kto, ale Putin mógł się czuć ośmielony brakiem twardych reakcji. Te sankcje, które przecież pamiętamy, pani redaktor, one były ciągle bardzo ograniczone. One były w takim wymiarze nie tak dotkliwe, jak powinny być. I dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że dzisiaj nie ma, wolny świat nie ma się gdzie cofnąć. Albo twardo stanie i powie dość.
Znaczy będziemy bronić Ukrainy, będziemy bronić integralności terytorium ukraińskiego i wszyscy będziemy to robić. Panie marszałku, albo po prostu Europa będzie inna w przyszłości. Mamy deklarację Ursuli von der Leyen, która mówi tak: pociągniemy prezydenta Putina do odpowiedzialności za to, co się stało. Pokażemy dziś pakiet masywnych, precyzyjnie opracowanych sankcji, żeby objąć nimi osoby za to odpowiedzialne. Czy pan naprawdę uważa, że sankcje są w stanie zatrzymać Putina? Czy to znowu nie jest powielenie tego grzechu pierworodnego naiwności, która pozwala wierzyć, że Putin się przestraszy sankcji? Sankcje muszą być. Ja widziałem wypowiedź Ursuli von der Leyen, myślę, że godzinę temu, może 50 minut temu na konferencji. Sankcje muszą być. To jest kwestia, to nie jest łatwe, bo my przeprowadzaliśmy w 2014 i 2015 roku po wariancie, po agresji na Donbas, także sankcje na poziomie opiniowania jej na forum ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. To nie jest łatwy projekt, ale takie twarde, ale on musi być. On musi być zrealizowany i te sankcje muszą być dużo, dużo bardziej dotkliwe. Dobrze, niż panie marszałku, ja nie mówię, że tych sankcji ma nie być, tylko ja pytam, co poza sankcjami? Co poza sankcjami? Bo już chyba jesteśmy pewni, że sankcje nie wystarczą. Sankcje są dodatkiem i sankcje niczego tak naprawdę nie zmienią. Putin nie zatrzyma się w agresji na Ukrainę przez to, że będą mu grozić sankcje. To jest kwestia wsparcia, to jest kwestia NATO, to jest kwestia bardzo wyraźnego adresu, wyraźnego apelu ze strony NATO, otwarcia na przystąpienie Ukrainy do NATO. To jest rozmowa o bardzo poważnych sprawach, i ten sygnał także, ale może przede wszystkim właśnie z NATO, bo NATO jest organizacją, której Putin naprawdę się boi. Znaczy, jeżeli coś go zatrzymuje przed realizowaniem tej okrutnej, agresywnej polityki gwałtu, to jest właśnie NATO. To są żołnierze natowscy, żołnierze amerykańscy za granicą Ukrainy, no to są żołnierze w Polsce i w krajach nadbałtyckich. Dzisiaj to jest najważniejsze. A propos tego, co pan mówił, Mark Brzeziński, czyli świeżo upieczony tak naprawdę ambasador amerykański w Polsce, mówi tak: kryzys na Ukrainie jest absolutnym priorytetem. Polska jest bezpieczna, Polska jest zabezpieczona. Ameryka stoi ramię w ramię z Polską jako partnerem NATO. To tak na potwierdzenie i uzupełnienie pana słów. Bardzo ważny sygnał, ale on musi jakby wpisywać się w tę rzeczywistość, którą będziemy wspólnie tworzyć. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jest dewiza NATO i ona dzisiaj jest święta. Panie marszałku, ja daleka jestem od siania paniki. Naprawdę nie chcę tego robić, ale to też jest pytanie, które trzeba sobie postawić. Czy nas, pana zdaniem, czeka wojna światowa? Czy to do tego doprowadzi? Trzeba zrobić wszystko, żeby tak się oczywiście nie stało. I dzisiaj w ogóle nie pisałbym takich scenariuszy, nie robił takich analiz. Dzisiaj bym bardzo twardo wspierał Ukraińców w ich walce o podmiotowość, niepodległość swojego kraju. I to jest dzisiaj najważniejsze. Musimy być twardo wspierać Ukraińców i przekonywać, skutecznie uruchamiać możliwości NATO, Komisji Europejskiej, całej wspólnoty wolnego świata. Dzisiaj wszyscy musimy być razem. Tak jak powiedziałem, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jest dewiza NATO, która dzisiaj jest tak ważna jak nigdy wcześniej. Panie marszałku, chyba zgodzi się pan ze mną, że Władimir Putin właściwie to chyba rozumie tylko język siły. I teraz w tym kontekście pojawia się pytanie a propos tego wsparcia krajów NATO, krajów na Unia Europejska nie jest tego typu organizacją, więc zatrzymajmy się przy NATO. Czy Ukraina powinna pana zdaniem dostać także wsparcie osobowe, mówiąc wprost? Czy powinni być wysyłani żołnierze NATO na Ukrainę? Żołnierze muszą być we wschodniej części Polski, muszą być w krajach bałtyckich. Dzisiaj to jest najważniejsze, żeby tam wylądowało bardzo poważne wsparcie oddziałów i to się dzieje. Mówimy to o oddziałach kanadyjskich, ale także brytyjskich, amerykańskich. To musi się dziać. Ten proces musi być bardzo przyspieszony i bardzo widoczny dla Putina. Te scenariusze zobaczymy. Każda godzina przecież, pani redaktor, widzimy to wszyscy, każda godzina przynosi nową sytuację. My musimy być zintegrowani, musimy być zmobilizowani, musimy być solidarni. Jak najwięcej oddziałów natowskich tutaj na granicy z Ukrainą, także w Polsce. Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych. Panie marszałku, dziękuję za to spotkanie. Proszę się trzymać. To chyba tylko sobie, tyle sobie możemy życzyć dzisiaj. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo i do widzenia.